Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Złote Wrota. Moi drodzy, zbieramy sobie tutaj wszystkie rzeczy. Jak pamiętacie, jesteśmy w obozie bandytów. Mamy tutaj sporo osób, z którymi możemy pogadać. Jednakże no zajmie nam to trochę czasu. No nie powiem. Taka prawda. Mam nadzieję, że nie za wiele. Musimy się dostać też wyżej. Ale no na razie nie będzie to w żaden sposób możliwe. Widzę, że tutaj w ogóle strzała się zatrzymała w powietrzu. Roger, czy my mamy coś jeszcze do porozmawiania? A czym ty się tu zajmujesz? Moim ulubionym zajęciem jest strzelanie z łuku. Poza tym, od czasu do czasu wycinam drzewa, z których przygotowuję drewniane bale. Mam też bardzo szeroki wybór łuku. Zresztą sam się rozejrzyj. Okej, w porządku. Co masz? Pokaż. Łuk związu, łuk myśliwski, wierzbowy, krótki, strzały. Pierścień zręczności, skórzany pasek, to ze skórzaną zbroją, drewniany bal i wytrychy. Ile mam wytrychów? Bardzo mnie to intryguje. Mamy wytrychów... Ile mamy wytrychów? Mamy w ogóle jakiś wytrych? Mamy 19, dobra. Ty pewnie możesz uczyć strzelania. Mogę ci pokazać. Tak, dokładnie, dobra. To mnie nie za bardzo to interesuje. Możemy usmażyć sobie mięso. Hej, ty! Nie chciałam do Alto gadać, ale dobra, z nim. A nie, z nim już nie mam nic do pogadania. Usmaż mięso wszystkie. Dziękuję bardzo. No nie chcę mi się, powiem szczerze, tutaj gadać z ludźmi za bardzo. Mamy poziom. A no tak, już dawno mamy. Wilcze skóry, no z tym będzie duży kłopot, bo nie umiem skórować. Dostęp do świątyni Adanosa to później. Paczka dla Perona to musimy odnieść. Ruda dla Kowala, żywność. Nie dostałam tutaj żadnego zadania. A z tym kamieniem szlifierskim? Brago. Brago, no jest Brago. To w sumie możemy wrócić do Paladynu, bo Brago się tutaj zajmuje tym obozem w ogóle, więc no. Karras nam powiedział, że ten kamień szlifierski ma jakaś kobitka. Tylko teraz pytanie, czy to... Tutaj jest jeszcze Malek, to może za chwilę. Kirgo, bandyta... Albo Sara, albo Sandra. Z Sarą nie mogę gadać, więc podejrzewam, że to jest Sandra. Tu jest jeszcze Albert. Kim jesteś? Nazywam się Sandra. Kobieta w obozie myśliwych? A cóż w tym takiego dziwnego? Zajmuję się tu wyrabianiem pancerzy ze skóry cieniostwora. Pancerzy ze skóry cieniostwora? Zaskoczony? Jeszcze nie spotkałem się z czymś takim. Tak, to moja specjalność. Każdy porządny myśliwy marzy o takim pancerzu. Chcę kupić taki pancerz. Wątpię, by było cię na niego stać. Mamy mnóstwo zamówień. Prawie każdy chce mieć taki pancerz. Dzięki skórze cieniostwora jest bardzo trwały i mocny, a jednocześnie niezbyt ciężki. Poza tym, trzeba doskonale opanować sztukę wyprawiania skóry, czyli garbowania. A ja jestem w tym mistrzynią. Dzięki temu moje pancerze są wyjątkowe. Ale jest coś, w czym możesz mi pomóc. Co takiego? Do wytwarzania pancerzy potrzebuję wapna oraz popiołu drzewnego. Okay. Zamówiłam te składniki u maga wody Mynkosa, ale już od kilku dni nie mam od niego żadnej wieści. Gdybyś mógł go odwiedzić i spytać, co się dzieje, byłabym wdzięczna. Dobra, i tak idziemy do magów. Nauczysz mnie garbowania skór? To bardzo złożona czynność. Wpierw trzeba wysuszyć ściągniętą skórę ze zwierzęcia, a następnie namoczyć dobrze w wodzie. Potem usuwamy resztki tkanek. Kolejno ze skóry należy usunąć włosy i ją rozluźnić. W tym celu używa się specjalnych substancji, takich jak wapno i popiół drzewny. Po tym zabiegu skóra stanie się bardziej ciągliwa i miękka. Do garbowania możesz także użyć specjalnych substancji roślinnych, garbników. Jednak na bagnach bardzo ciężko je dostać. Jak sam widzisz, to bardzo trudne. I na pewno nigdy tego nie pojmiesz. Fajnie, że właśnie mi to w skrócie wytłumaczyłaś. Szukam kamienia szlifierskiego. Kamień szlifierski? Niedawno kupił go ode mnie strażnik z górnego obozu i pewnie już zrobił z niego osełkę.
Ale słyszałam, że Bonzo może mieć u siebie taki kamień. Bonzo Lonzo, dobrze. Przeważnie trenuje walkę. Dobra, no widzieliśmy, gdzie jest Bonzo, w porządku. Bo ja tutaj nie gadałam dalej z wszystkimi. Łyżka. I powiem wam, że nie za bardzo mam chwilę taki zamiar, bo mam wrażenie, że tych dialogów w ostatnim czasie było po prostu za dużo. Tutaj jest też strażnik. Matko, nie chciałam wyciągać broni. Wiecie, zmieniłam sobie na klawiaturę. Taką podpinaną po prostu do komputera i teraz trochę próbuję się na nowo uczyć z niej używać. Z niej korzystać. Matko Boska, co ja mówię? Tu jest jeszcze Juan. Dobra, no nas interesuje Bonzo. Siema, czy ty masz kamień szlifierski? Bo na razie chodzę od osoby do osoby. Kim jesteś? To chyba ja powinienem się o to ciebie zapytać. W końcu to ty jesteś tu nowy. A my się z Bonzo nie znamy? Zresztą nieważne. Ciągle pojawiają się tu jacyś ludzie, którzy zgubili się gdzieś na tej przeklętej wyspie. Albo szukają łatwego zarobku w naszym obozie. A tu wcale nie jest tak lekko. Żeby zarobić naprawdę sporo złota, trzeba bez przerwy łazić na polowanie, poprawiać skóry, zdobywać mięso. Mam już tego dość. Najlepiej zostać strażnikiem. Wtedy praktycznie nic się nie robi. A Greens, szef kasty strażników, płaci duże stawki. Dlatego bez przerwy trenuję walkę. Tylko najlepsi myśliwi mają szansę być przyjętym do tej kasty. No, już o kaście nadzorców nie wspominając. Nadzorcy? Sancho nie opowiadał ci o nich? Oni kontrolują pracę kopaczy i chronią ich przed atakami potworów. Gdybym mógł zostać jednym z nich, ale to długa droga. A na razie są marne szanse, że w ogóle będę przyjęty do strażników. No szukam kamienia. Szukam kamienia śliwierskiego. Dobrze trafiłeś. Mam taki kamień i nawet mogę go tanio odsprzedać. Daj mi 150 sztuk złota, a będzie twój. To jest tanio? Typie, pojebało? Możesz mi czegoś nauczyć? Tak, mogę cię nauczyć skradania się. Na cholerę mi to. To przydatna umiejętność dla prawdziwego myśliwego. Za 100 sztuk złota także ty nią posiądziesz. Słuchaj, ja się umiem skradać chodząc tyłem. Dlaczego tak myślisz? Bo tak. Zresztą, po co ja ci to wszystko opowiadam? Tak mi w tym nie pomożesz. Nigdy nic nie wiadomo. Muszę wrócić do treningu. Myślałam, że mi wpierdzieli, nie? Właśnie, taka sprawa. A dobra, ja mam hajs, to co ja się przejmuję? Myślałam, że nie mam pieniędzy w ogóle. Może być słyszę... Jezus kochany, mogę się dzisiaj wysłowić. Jeżeli słychacie moją stukającą klawiaturę, to przepraszam. Teraz tak będzie na odcinkach. Dawaj mi ten kamień. Mam złoto. Doskonale. Oto kamień szlifierski. Dobra, super. Skradania się nie chcę uczyć. Świetnie. Idziemy do magów wody z powrotem. Ponieważ gdyż musimy iść do Menkosa po te składniki dla Sandry. A także dodatkowo mamy też dla Perona przesyłkę, więc to też można oddać przy okazji. Tutaj już teren powinien być w miarę wyczyszczony, jedyne co może tutaj jeszcze fruwać to jakieś trutnie, ale oprócz nich to raczej już niczego tutaj nie będzie, na szczęście. W sumie mogłabym tego trutnia przyszpilić, bo nie będzie mnie potem denerwował. Mam łuk, co nie tak. No i bardzo pięknie, nawet mnie nie trafił. O to chodziło. Dobra, na razie teleportu nie używamy, chociaż za chwilę go użyjemy. Bo też będę chciała iść do obozu paladynów, bo mamy informacje odnośnie Brago. Co na pewno zainteresuje tam Wulfgara. A dodatkowo jeszcze kolejny bagienny truteń. O Jezu, nawet dwa. Może być ciężko przeżyć. O, nie mam strzał, dobra. Dawaj, panie bagienny trutniu. Dobra, troszeczkę mnie poobijał, ale przynajmniej mamy w miarę full życia mimo wszystko. Dobra, wróciliśmy do magów. To tak. Najpierw przesyłka dla Pyrona. Czy ty tutaj stoisz? Nie, teraz jest tutaj Centarion. Pyron siedzi sobie tutaj i odpoczywa. Odebrałem towar. Bardzo dobrze.
Po co magowi wody paczka wytrychów? Słucham? Po co magowi paczka wytrychów? A po co zadajesz tak głupie pytania? Już dobrze, nic nie mówiłem. Tak lepiej. Oto twoja zapłata i na przyszłość nie interesuj się nie swoimi sprawami. Dobra, typie. Co się plujesz? Dobra, idziemy do Menkosa. Bo tu mamy jeszcze u niego jedną właśnie sprawę. Czy coś jeszcze mamy tutaj do załatwienia w tym obozie? Wydaje mi się, że chwilowo nie. Jednakże na pewno Menkos jest mi potrzebny dzisiaj. Siema. No. Sandra czeka na swoją przesyłkę. Ach tak. Już dawno miałem to do niej wysłać. Zanieś jej to proszę. Dobra, dzięki wielkie. Jednakże zanim ja to pójdę odnieść do Sandry... Czy tu właśnie stoi bandyta? Czy mi się coś nagle przywidziało? Moment. Hej, co tam masz? O, Karlas. Od Menkosa. Węgiel drzewny i wapno? Tak. Menkos już dawno miał mi dać te składniki. Zabieram je. Ale jak to? Do widzenia, przyjacielu. Chwila. Ej, typie! Oddaj mi moje składniki. Pretensje możesz mieć tylko do Menkosa. Pogadaj z nim. Chwila. No ale ty... Ty śmieciu jeden. Ten mi pewnie zaraz powie, że nie ma, nie? Menkos, bo mi zajebali. Musisz mi jeszcze raz dać ten towar. A co się u licha stało? Poprzednią partię zabrał mi Karlas. Niech to szlak. Trzymaj to. I nie zawracaj mi już głowy. Wow, dziękuję, że to masz. Przez chwilę myślałam, że przejdziemy przez jakiś kurde portal do innego wymiaru. Bo tak się gra troszeczkę zachowała. Wiecie co? Poszłabym teraz do obozu paladynów. I poszłabym też w stronę doliny, szczerze mówiąc. Tam gdzie byliśmy, żeby sobie aktywować po prostu teleport, bo tam też już mamy drogę w sumie wyczyszczoną. Tam tylko zostały chyba brzytwiaki, ale te brzytwiaki nas nawet jakoś bardzo nie zaczepiają, bo one się odpalają dopiero jak chodzimy w innym miejscu. Tu są jeszcze krwiopijce, ale na razie nie będziemy tutaj szaleć i zapuszczać się. Tu na górę też można wejść. No na razie nie chcę tego robić. Ogarnijmy to jawo jeszcze w obozie paladynów. Może Garon da nam też jakieś zadanie. Byłoby super. Dzień dobry. I teraz tak, pójdę najpierw jeszcze do Fernando, bo mam jakąś starą monetę. Mam dla... Pokaż mi, świetnie. Tak, super. I teraz tak, do Wulfgara na pewno musimy iść. Samuel już nic ode mnie nie chciał, co nie my, żeśmy tutaj zrobili z bagiennym zielem porządek. I tyle. André, nie wiem czy coś chciał ode mnie, André. Widzę, że zostawiłam jeszcze żarcie tutaj. Jakim prawem ja to tutaj zostawiłam? Słucham. A tu mikstura nawet... Aha, wiem! A bo tu kufer André. Nie mam klucza. O, mogę to otworzyć. Lewo, nie, prawo. A, dobra, fajnie. Gra mi zrobiła właśnie w konia. Potrzeba klucza, bo ani w lewo, ani w prawo nie poszło, a w inną żadną stronę się nie da. Nie da się w górę zamka. Także no. Czy André coś ode mnie chciał? Hej. Dobre pytanie. Wolę się upewnić. O, kamień. Mam kamień do strzelania. O, nowy poziom. Bardzo dobrze. Kamień oddam Wulfgarowi. Zamontuję osełkę. A teraz mów, czego się dowiedziałeś. Obozem nie rządzi już Torus, ale nowy przywódca, Alvaro, prowadził całkowicie nowy porządek. Na przykład podzielił obóz na kasty. Co to za kasty? Kasta myśliwych, kasta strażników oraz nadzorców kopalni złota. Poza tym nie ma już niewolników w kopalni, tylko dobrze opłacani kopacze. Myśliwi dbają o żywność, strażnicy chronią przed atakami z zewnątrz, kopacze się bogacą, a nadzorcy kierują resztą. Całkiem ciekawy pomysł na obóz. Bardzo dobrze się spisałeś. W nagrodę przyjmij kilka roślin leczniczych. A teraz idź do kapitana Garonda. Ma dla ciebie zadanie. Aż plus 3, moi drodzy. Mogę liczyć na twoje poparcie u Hagena? Tak. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Super. A czego ty uczysz?
Siłę. Siła byłaby spoko, ale na razie jej chwilowo jeszcze nie potrzebuję. Mika, znaczy Martin najpierw. Mamy coś jeszcze z tobą do zrobienia? Nie, na razie nie. Mika. Ty łukiem uczysz, to ja nie chcę na razie. Rycerz. Tutaj Wulfgar powinien siedzieć chyba na tej strażnicy. Ja nigdy nie wiem, gdzie ten typ jest, bo on... Znaczy, on tutaj się przemieszcza między tymi strażnicami, mi się kojarzy właśnie. I nigdy nie wiadomo, na której stoi i gdzie jest. Tu jest jeszcze... A, tu stoisz. Hej! Witaj. Wiem, gdzie jest Brago. Gdzie? Jest w obozie bandytów, wśród myśliwych. Skąd to wiesz? Sam z nim rozmawiałem. Jest przywódcą obozu myśliwych. Przywódcą powiadasz. No nic, spisałeś się dobrze. Być może za jakiś czas będę miał do ciebie jeszcze jedną prośbę. No dobrze. Jakaś nagroda? A tak, bym zapomniał. 100 sztuk złota chyba wystarczy. No w Oczywiście. Porządku, jak dla mnie jest fajnie. Ty uczysz chyba dwuręcznej, tak? Tak, uczysz dwuręcznej broni. Ja bym sobie dała jeszcze wkryta. Tylko wolę się przed tym po prostu zapisać, bo boję się, że będzie jakiś próg punktowy. Hej. Który przebije i potem będę tego bardzo, bardzo żałować. Plus 5. W sumie od razu moglibyśmy sobie dać. No mielibyśmy wtedy... A mistrza? Nie, bo było wtedy 55. Dobra, dawaj mi to. Dobra, żadnego progu nie przeskoczyłam. Mamy wojownika z kolejnym poziomem, już sobie wbijemy mistrza w dwuręcznej, to dobrze świadczy. Tutaj rycerze. Dobra, do Garonda miałam się udać. Samuel, no to już to ogarnialiśmy. To jeszcze Garond. Trzeba po prostu słuchać. Co ty mi możesz powiedzieć? Lord André powiedział, że mam się do ciebie zgłosić. Wykonałeś jego zadania? Tak. A co z Bzem? Jakim Bzem? Nic ci nie wspomniał? Uduszę go. Idź do André i powiedz mu, że o czymś zapomniał. Trzymam się od tego. Mhm. A przepraszam, to ty już mi nie mogłeś tego wytłumaczyć, o co chodzi? Okej, no dobrze, André. Przysyła mnie Garond. Podobno o czymś zapomniałeś. A tak, rzeczywiście. A to taka ważna sprawa. O co chodzi? Na pewno jadłeś kiedyś pieczone mięso z cierwojada. Tak, i co z tego? Słuchaj, ostatnio jak nam się zapasy kończyły, postanowiliśmy z Garondem coś upolować. Trafił nam się taki stary, chyba 100-letni ścierwojad. Piekliśmy go. Garond dodał nawet trochę przypraw, ale jego mięso było twarde jak podeszwa. Tego nie dało się jeść. Jadłeś kiedyś starego ścierwojada? Paskudztwo. Nie jadłem, ale do rzeczy. Już ci mówię. Ja nie jadłem tego kucha, ale Garond obżerał się jak szalony. Na drugi dzień chyba domyślasz się, co się stało. Jego żołądek eksplodował. Ale co ja mam z tym wspólnego? Sprawa jest prosta. Znajdź 10 roślin niebieskiego bzu. To podobno pomaga na żołądek. Powodzenia. I to miała być ta ważna sprawa? Chyba rozumiesz całą sytuację. Rośliny zanieś natychmiast do kapitana Garonda. Dobra, aż sprawdzę, bo ja... Czy ja zeżarłam niebieski bez? To jest bardzo dobre pytanie. Ja mam takie coś w ogóle... Dobra, mam 19. On chciał 10, także jest git. Nie no, zajebiste zadanie. No reputacja będzie taka, że pomogłam mu, kurde, na... zadanie od Garonda. No i Garond spierdzielił chyba w krzaki. Kapitan Garond gdzieś zniknął. Może ktoś wie, gdzie się udał. No najbliżej niego stał Hagen. Hagen, gdzie poszedł Garond? Proszę mi tu gadać. Ty mi nic mi nie powiesz. Dobra, chwała tam. Tu jeszcze byli Fernando i Hakon. Ej, czy wy coś widzieliście? Ty masz mnie w dupie. Hakon. O. Nie widziałeś, gdzie poszedł kapitan Garond? Widziałem, jak szedł za ruiny. Jakby go coś pogoniło.
za ruiny, tak? Czyli podejrzewam, że poszedł w tę stronę. I za ruiny to podejrzewam, że skręcił tutaj gdzieś w lewo. Albo w... Nie no, w prawo, bo w lewo jest obóz. Czy ty gdzieś tu stoi... Wiecie co? Tak chyba będzie go najprościej namierzyć. O, witam. W ogóle chciałam łuk wyciągnąć, nie wyciągłam. Dzień dobry. Mam dla ciebie niebieski bez. 10 sztuk? Tak. Człowieku, uratowałeś mi życie. Będę ci wdzięczny do końca życia. Ten bez to dla mnie zbawienie. Jeszcze raz wielkie dzięki. Gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, to daj znać. Na razie przyjmij trochę złota. Teraz też mogę ci zlecić zadanie ode mnie. No, też plus 3. Chodzi o szczury. Te stworzenia zaległy się tutaj jak muchy. Przecież już pozabijałam te szczury wszystkie. Zwłaszcza wokół ruinnych świątyni. Czasem dobierają się do naszych zapasów. Pozbądź się ich. W porządku. Jeden szczur do wybicia? No jaja. Serio, jeden szczur gdzieś kurna przeżył. Ja byłam pewna, że już mam to zadanie zrobione, po czym kurde naprawdę jeden szczur. Jeden. Nie dwa, nie trzy, jeden. I gdzie ja se mam tego szczura znaleźć? Chyba na głowie. W ogóle tu rzeczy leżą, czemu ja tego nie pozbierałam? Pieprzone szczury, no. A specjalnie tu łaziłam, żeby sprawdzić, czy wszystko tutaj jest ogarnięte. Po czym jakimś cudem jeden szczur postanowił przeżyć. Moją rzeź, moją masakrę. Gorzej jak ten szczur gdzieś wpadł pod tekstury czy coś. Albo nie wiem, może wyszedł za obóz. No, tu jesteś, dzień dobry. No i pięknie. Wszystkie szczury wybite. Fajnie. Zaraz się okaże, że będę mogła kurde do paladynów dołączyć, a ja nie chcę tego robić, bo dla mnie orkowie. To jest na razie chleb powszedni. I tam chciałabym się jednak dołączyć. Chociaż no jeżeli chodzi o obóz paladynów, to tak czuję, że jak teraz oddamy to Garondowi, no to już będziemy mieli wsio rybkę, no. Bo zrobiliśmy wszystkie zadania dla paladynów z tego, co mi się kojarzy. Wybiłem te paskudne stworzenia. Bardzo dobrze. Nie cierpię ich. Nagrodę weź ten eliksir siły. O proszę, dziękuję. Co z twoim poparciem? Załatwiłeś te szczury, pomogłeś mi z tym bzem. Poza tym znam cię jeszcze z tej nieszczęsnej kolonii górniczej. W początku nie miałem wątpliwości co do tego, że powinieneś się do nas przyłączyć. Hagen usłyszy o tobie same dobre słowa. No i bardzo fajnie. Zrobimy sobie zapis. Pójdę z ciekawości do Hagena. Ale jeszcze bym chciała sobie sprawdzić dziennik. Przesyłka dla Sandry to jest w obozie bandytów. Wilcze skóry to też jest obóz bandytów. Dostęp do świątyni Adanosa to jest dla magów. Zaginieni orkowie to muszę zapłacić temu piratowi tam przed bramą. Ruda dla Kowala to dopiero później. Żywność dla Mechrona to musimy się oddać to zadanie. Mistrz Areny no to jesteśmy w trakcie. Najemnik orków no to też jesteśmy w trakcie. A prośba Wulfgara. A, bo jeszcze Wulfgar może mieć coś dla nas, dobra. Reputacja w obozie paladynów, porwanie mieszkańcy, ekspedycja. No, czy mi się wydaje, że jak teraz bym poszła do Hagena, to jest duża szansa, że już będę mogła się dołączyć. Jak moja reputacja? Tak. Pomyślmy. André jest za tobą. Samuel jest z ciebie bardzo zadowolony. Widać, bardzo mu się przysłużyłeś. Leo twierdzi, że się nadajesz. Polowanie wam się udało. Mika wychwalał cię pod niebiosa. Ciekawe, czemu na początku nie chciał z tobą rozmawiać. Garond powiedział, że koniecznie musimy cię przyjąć. Wszyscy moi ludzie są za tobą. Mhm. Bardzo dobrze się spisałeś. Jesteś gotów, by do nas przyłączyć. Mhm. Chwała i... Tak mi się właśnie też wydawało. A co mówi mój dziennik reputacji? Ile mamy u paladynów? Kurde, maś 20, jesteśmy przyjacielem. Wow.
A ciekawe, czy Wulfgar ma coś jeszcze dla mnie? A w ogóle to się anulowało, to zadanie? Nie, jest dalej prośba Wulfgara. No bo on powiedział, że za jakiś czas będzie miał coś dla nas. A prawda jest taka, że no... Ja to rozumiem w ten sposób, że no po prostu musimy zrobić coś więcej w obozie i on wtedy się odezwie. No a teraz jesteśmy na takim etapie, że w sumie zrobiliśmy naprawdę dużo. Może tak być, że będzie miał jeszcze dla nas jakąś prośbę teraz. Nie, na razie jeszcze nic dla mnie nie ma, ale możemy się przyłączyć do paladynów. To dużo znaczy, wiele znaczy. Jeszcze tak, na odchodne, bo w sumie to zbliżamy się powolutku do końca odcinka. Tak podejrzewam, że jeszcze z jakieś 10 minutek. Oczywiście minęłam wyjście z obozu, pozdrawiam. Zrobimy sobie zapis jeszcze. I przejdziemy się właśnie w stronę doliny. Ewentualnie wiecie, gdzie bym poszła. Ale to może za chwilę, bo do orków też musimy teraz iść właśnie robić zadania, bo bandyci to jest tam, wiecie, całkiem odrębna jakakolwiek w ogóle liga. Oh my god, o Boże, jak ten brzytwiak mnie... Ale moi drodzy, widziałam tam wilki, to znaczy, że powinnam się nauczyć jeszcze wskórowania i możemy wtedy zrobić zadanie dla bandytów. Więc chyba wolałabym udać się najpierw... Mimo wszystko, do kanionu. Ponieważ, gdyż mamy teraz właśnie robić zadania u orków, więc to nie byłoby głupie. Dobra, już się oddzieliłam. Będziemy przechodzić przez piratów, więc trzeba się przebrać. Trzeba się znowu zapisać. Wybaczcie za hałasy w tle. Moja świnka postanowiła uprawiać jogging. Także ona robi taki hałas. Zawsze do doliny możemy iść właśnie od drugiej strony, czyli tak jak poszłam ostatnio. Czyli właśnie tak naprawdę mogłabym iść tutaj do tego, górą i sobie potem zejść. Dobra, te ciemne grzyby to już... Ale no na razie mi się do tej doliny jakoś bardzo nie spieszy. Nie mamy co tam chwilowo robić, więc wszystko w swoim czasie. Kamienie da się aktywować też później, nie trzeba tego robić od razu. Tutaj jakaś aura się ładna unosi. Ciekawi mnie, czy się coś mi zrespi na twarz, czy nie. Bo wiecie, że te potwory z plagi Beliara, one lubią się tak przed twarzą dosłownie pojawiać. Tak jak mówię, wrócimy sobie do kanionu, ponieważ właśnie chciałabym tam wrzucić ten kamień ogniskujący, bo to teraz będzie miejsce, które będziemy stosunkowo często odwiedzać. Bardzo często, więc wypadałoby mieć tam odtorowaną jakby drogę, można powiedzieć. Że po prostu już tylko potem sobie w teleport wejdziemy i będziemy już w docelowym punkcie. Bo to bardzo ważna sprawa, żebyśmy byli skomunikowani, jeżeli o to chodzi. No a właśnie też kwestia tych zadań u orków, gdzie teraz powinnam się jednak tym zająć. W sumie możemy też podskoczyć do piratu, bo wydaje mi się, że mam odpowiednią liczbę złota, żeby wykupić informacje o tych orkach, więc wtedy będziemy mogli też powiedzieć, jak on miał na imię, temu orkowi, że wszystko już też jest w porządku i w ogóle. Nie pamiętam, kto mnie może uczyć skórowania, ale wydaje mi się, że ktoś w obozie też orków, więc to też będziemy mogli sobie zrobić, ale no, najpierw sprawa związana z pieniędzmi. Takiż czas wpadaj. Ale typie. No ja potrzebuję do ciebie. Wpadaj. Ale ja potrzebuję do ciebie zagadać, żeby od ciebie wykupić to. Ja pierdyle. Takiż czawik jak wpadaj sto. No przecież mam dla ciebie złoto. Takiż czas wpadaj. Czy ja mogę to zrobić, czy nie mogę? No przecież mam to. Zaginieni orkowie, właśnie dla Kereta. Aha, bo ja nie mam bryłek rudy dla niego. Dobra, to jakie informacje ja chcę wykupywać? Kurna. Potrzebuję jeszcze jedną bryłkę rudy. Bo ja mam tylko jedną. Zastanawiam się, gdzie ta druga może leżeć, bo podejrzewam, że gdzieś leży. O, ogniste ziele przy okazji.
Dobra, zaraz będziemy też w miejscu, gdzie można na piedestale położyć kamień ogniskujący. I tak coś czuję, że sobie po prostu zakończymy w obozie właśnie orków dzisiejszy odcinek. Tak znając życie, to tak będzie. I w ogóle. Ale w porządku. No i dobra. Mamy piedestał. Możemy też od razu się przenieść. O Boże Święty, co ja zrobiłam? Skapnęłam się po czasie? Dobra, zapisałam się przed tym typem, bo ja wszyscy myślałam, że się koło paladynów zapisałam. Jezu, jakie to było głupie. Nie, trzeba mi po prostu pogratulować, nie? To, co ja zrobiłam, było po prostu najmądrzejsze, co mogłam, kurde, zrobić. Ale nie wnikajmy dzisiaj w moje myślenie. Po prostu muszę się przebrać, zanim wejdę w portal. Mnie to w ogóle irytuje. Czy oni, kurna, nie poznają mnie z twarzy? To, że ja mam pancerz pirata, to nic za przeproszeniem w ogóle nie znaczy. Przecież, kurde, pamiętają, jak wygląda moja morda, że tak powiem, nie? No inaczej jest z piratami, oni po prostu nie tolerują nikogo. Ale no tacy paladyni, no to chyba powinni... Powinni ogarniać, że ja to ja. Dobra, i teraz tu mamy do kanionu. Super. Dobrze, chodźmy więc w takim razie w stronę obozu orków. Z Keretem na razie nic nie ogarnę, no bo tak jak wiemy, no ja nie mam tej bryłki jednej. Nie mam jej i tyle. I to jest cholernie przykre. Więc na razie nic się nie dowiemy. Kompletnie nic. No ale myślę, że nie ma co się przejmować. Mamy też tutaj inne zadania. Na przykład możemy iść... A wy panowie nic dla mnie nie macie? Kompletnie? Hej, ty. Tak w sumie stoicie tutaj... Co słychać? Wszystko dobrze. Dobra, no wszystko dobrze. Skoro tak, no to dobrze. Radgar może nas nauczyć wydobywania kruszcu, ale musimy cokolwiek znaczyć w tym obozie, żeby tak było. Hej, ty. Utak, nie pamiętam od czego jest, od niczego, po prostu się z nim pogadało chwilę. Z Jerrym biłam się na arenie. A mi na arenie został ktoś? Chyba ktoś mi został. Nieważne, chodźmy... Kto mi zlecił to zadanie, jeżeli chodzi o tą żywność dla Mechorona? Tendor. No dobrze, no to Tendor. Tu jest Tendor. Zaniosłem paczki. Jesteś tego pewien? Za każdym razem, gdy mój brat otrzyma żywność, wysyła mi specjalny sygnał. Jeszcze nie otrzymałem od niego żadnego potwierdzenia. Jaki sygnał? Zaniosłem mu paczki. Na dodatek Mechron był bardzo arogancki. Mój brat czasami bywa taki, ale gdyby otrzymał paczki, już dawno bym o tym wiedział. Musisz z nim to wyjaśnić. No dobra, czyli znowu zapierdalamy tam pod dolinę. W porządku. Sprawdźmy sobie jeszcze zadania tutaj w obozie. No ruda, ale to później. Żywność dla Mechrona, no to musimy to zrobić. Mistrz Areny. Wydaje mi się, że tutaj, w tym miejscu, mamy tak naprawdę arenę po prostu do ruszenia. Bo musimy coś w tym miejscu, że tak powiem, właśnie znaczyć, a chwilowo nie znaczymy tutaj kompletnie nic. Więc po prostu musimy... najlepiej, żebym poszła się właśnie przespać. Nic nie mogę na to poradzić. Czy ja tu byłam w tej chacie? Nie chcę już. Raczej byłam. Dobra, do rana się prześpimy. Powinnam kończyć odcinek, moi drodzy, ale tak sobie myślę, że jeszcze bym chciała w dzisiejszym odcinku spróbować pobić tą ostatnią postać, która odblokuje nam później silniejszych bossów na arenie. Bo to może być ciekawa sprawa. A jeszcze z Wami mamy iść na wyprawę. Sobie zapomniałam o tym, że mamy też takie zadanie. Ale to za chwilę. Czy ja ze samym na pewno walczyłam?
Tak, ty możesz mnie uczyć skradania i łuku. Nie wiem, czy z Jerem wreszcie się biłam, czy nie. Biłam się z tobą. Czyli wyszłoby na to, że został mi tylko Radgar, który aktualnie siedzi przed swoją chatą i pali. Radgar. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę. Dokładnie. Nie ma spraw. Trochę spotkać. Już to przegadaliśmy sobie. Mam nadzieję, że teraz pójdzie mi zdecydowanie prościej niż ostatnio. No bo jednak dałam wkryta 10%. To jest dosyć dużo. Mimo wszystko. Także zaraz zobaczymy. Wiecie, no. Fajnie by było wbić jeszcze jeden poziom na przykład. Jak my w ogóle z tym stoimy. No, jeszcze sporo. Widzę, że aż Gorn wyszedł z areny. Dobra. Wciągam broń. Pokaż na to. On dobrze walił we mnie, pamiętam. No dawaj. No dawaj. No pięknie, Bezi. Idzie nam całkiem nieźle. Ała, no dobra. Wow, udało mi się. Ja mam chyba 0 HP. Ile ja mam HP? Mam 2 punkty trafień, wytoczajcie. 2 punkty. Toporek, oddaj mi to. Wow. Ale no czuć różnicę dużą po tym jak te 10% jednak. Wcześniej to ja mu nic kompletnie nie robiłam. Moja głowa. No. Jesteś już dawno, nikt mnie tak nie obił. Chwila. A nauczysz mnie teraz wydobywać kruszec? Możesz mi tej wiedzy nie prze... O, nadal nic nie znaczy. No dobrze. Możemy teraz pogadać z gościem od areny. To przecież... Gratulacje, plus dwa. Mora. Pokonałeś Radgara, Sama i Jerego. Kto wygrywa, ten dostaje złoto. Oto twoja działka. Teraz możemy zorganizować twoją pierwszą poważną walkę. Przygotuj się do niej dobrze, bo będzie ją oglądała publika. Z kim mam walczyć? Możesz wyzwać Godara albo Hokurna. Radziłbym wpierw walczyć z tym pierwszym. Ale to czyli z Godarem, tak? Dobra. Każdy z chęcią zobaczy obie walki. A jak wygram z nimi obydwoma? Wtedy poznasz kolejnych przeciwników. Ale na koniec na pewno spotkasz się z Gornem, obecnym mistrzem areny. To wielki, niezwyciężony wojownik. Wątpię, by kiedykolwiek ktoś go pokonał. My się z Gornem bardzo dobrze znamy, też o tym trzeba pamiętać. Dobrze. No to akurat pora się tutaj... W ogóle ja tą skrzynkę otwierałam? Nie otwierałam. Lewo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Trochę połamałam wytrychów, ale nie przejmuję się tym jakoś bardzo. Także chodźmy sobie, moi drodzy, do łóżka. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jestem dosyć, można powiedzieć, że w sumie zadowolona z tego postępu, jaki zrobiliśmy. Bo osobiście uważam, że postęp jest całkiem duży. Jeżeli mam być szczera. O, lekki orkowy topór tu był. Okrutnik, fajna broń, ten lekki orkowy topór, to jest pewnie. Tu jest chyba, tak. 50 obrażeń, 70 siły. Troszeczkę ciężki jak na tyle obrażeń, no ale dobrze. Tak więc, moi drodzy, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. W kolejnym będziemy dalej sobie czyścić dziennik i te wszystkie zadania, które mamy, bo on dalej jest bardzo długi, ale jesteśmy na całkiem dobrej pozycji, bo teraz po prostu powinniśmy zająć się areną, ale zanim to też pójdziemy właśnie do doliny, załatwić sprawę z tą pieprzoną żywnością i zobaczymy też, co z tego wyniknie.
Zapraszam Was do dawania łapek w górę, jeżeli film Wam się podobał, do zostawienia po sobie jakiegoś komentarza, no i do subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie widzieć więcej, jeżeli podoba Wam się to, co robię. Słyszymy się już w kolejnym odcinku jutro, o stałej porze, czyli o godzinie 15. Cześć!